Witam Państwa. Teraz będzie troszkę o sprawach takich ogólniejszych, nie o samej ekonomii, czy tam o teorii systemu, czyli cybernetyce, bo jak Państwo wiecie, co powtarzam co jakiś czas, co innego jest ekonomia, gdzieś tam się liczy w pieniądzach, a co innego są upodobania ludzi, teoria podejmowania decyzji, w której człowiek się kieruje nie pieniędzmi, tylko kieruje się własnymi uczuciami, własnymi wartościami, które często są z pieniędzmi związane luźno. To nie jest tak, że człowiek się kieruje wyłącznie pieniądzem. No, ludzie, którzy kierują się pieniądzem, oczywiście osiągają często wielkie sukcesy w gospodarce, natomiast niekoniecznie w życiu. A przecież nie zawsze celem człowieka jest osiągnięcie sukcesu w gospodarce. Także kiedy weźmiemy spojrzenie na sprawę ogólniej, nie tylko na czyste mechanizmy takie oddolne, to musimy popatrzeć na cały system, jakim jest na przykład państwo, czy na przykład naród, czy poszczególne grupy. Otóż takie grupy jak naród czy inne mają swoje sprzężenia zwrotne, bo one stanowią pewną spójną całość. I te, co jest istotne, że istnieją tak zwane sprzężenia zwrotne dodatnie i ujemne. Sprzężenie zwrotne ujemne polega na tym, że jeżeli ja coś robię, to występuje siła, która mnie hamuje. A sprzężenie zwrotne dodatnie jest wtedy, kiedy jeżeli ja coś robię, to coś mnie jeszcze popycha. Czyli na przykład, jeżeli ja wezmę długopis i uda mi się go postawić na sztorc, co jest trudne, ale powiedzmy, że mi się uda, to wystarczy, że go lekko pchnę, a on już będzie wylatywał i ten. Natomiast jeżeli mam kulkę czy długopis położony na pierśni wklęsłej, no to jeżeli go odsunę, to on wróci na swoje miejsce, to jest sprzężenie zwrotne ujemne. Im bardziej go wychylam, tym bardziej ten długopis chce wrócić na swoje położenie. I teraz najważniejsze, żeby Państwo to zrozumieli, bo to jest bardzo istotne dla polityka, który chce zdziałać społeczeństwo. Otóż pewien układ, jaki istnieje, to społeczeństwo, prawda? Ono ma ogromną ilość sprzężeń zwrotnych ujemnych. Czyli na każdą próbę wychylenia od obecnej sytuacji występuje tendencja do powrotu do tej sytuacji. Skąd wiemy, że ona występuje? Bo gdyby nie było sprzężeń zwrotnych ujemnych, tylko dodatnie, to próba odchylenia spowodowałaby, że byśmy wylecieli z tej sytuacji, by się całkowicie zmieniła sytuacja. Więc skoro coś trwa, to znaczy, że istnieje cała kupa sprzężeń ujemnych, które powodują, że wyjść z tego jest trudno. Co jest bardzo ważne z punktu widzenia na przykład reformatora. Jeżeli ktoś chce zrobić reformę gospodarczą, to on próbuje zmiany. A żeby robić zmianę, zaczyna robić drobną zmianę, natychmiast występuje sprzężenie zwrotne ujemne, które próbuje cofnąć tę zmianę z powrotem. No tak samo mieliśmy przykład, jak Kongres Liberalno-Demokratyczny w roku 1989 próbował robić zmianę i to wszystko wróciło na swoje miejsce. Prawda? Mniej więcej na swoje miejsce. Bo to nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki, jakby zauważył Heraklit, ale mniej więcej wróciło do tego samego położenia. I stąd bardzo ważny wniosek, że jeżeli chcemy robić reformę, to musimy zrobić reformę radykalną, która wyskoczy poza to miejsce, w którym jesteśmy. Taki dołek sobie wyżłobiło to społeczeństwo tutaj, prawda? I musi wyskoczyć poza ten dołek. Bo jeżeli tego nie zrobi, to wszystko na pewno wróci na swoje miejsce. Mamy przykład reformy robionej przez świętej pamięci Ronalda Reagana. Prawda? On zrobił, bardzo dużo zrobił, no ale nie mógł zrobić zasadniczej reformy, bo w kongresie miał prawdę większość republikanów, ale połowa tych republikanów to byli tak naprawdę tacy republikanie jak PiS albo i gorzej. Więc mógł zrobić tylko to, co przepchał swoim własnym autorytetem i nie mógł zrobić reform zasadniczych. Efekt? Reagan odszedł i powoli USA wróciły do socjalizmu. W świętej pamięci Małgorzata Thatcherowa, prawda? Dokonała wielkiej rzeczy. Wielka Brytania przepadała pod ciężarem socjalizmu. Ona pchnęła na nowe tory, ale nie pchnęła jej dostatecznie. Efekt? W Wielkiej Brytanii do głosu doszły tendencje socjalistyczne i socjalizm jest większy niż był właściwie zanim pani Thatcherowa doszła do władzy. Ktoś powie, to może potrzeba dyktatora.
No to weźmy Pinocheta. W świętej pamięci generał August Pinochet zrobił zamach stanu w Chile. Zginęło ponad 1000 osób. Około 1500 osób zginęło w tym zamachu. I proszę Państwa, co? No, rzeczywiście przez 20 lat Chile kwitło, acz już tak jakby coraz wolniej. Tam, to, dochodziliśmy do tej krawędzi, tak się zaczęło wolna. I teraz Chile są znowu szponach socjalistów. I to wszystko przez to, że nie zrobiono reform zasadniczych. Na przykład generał Pinochet nie rozwiązał związków zawodowych. A przecież to jest siedziba socjalistów. Nie zakazał propagandy socjalistycznej w szkołach. A przecież tam siedzą nauczyciele, którzy uczą tego socjalizmu. Przecież Związek Nauczycielstwa Polskiego to jest siedziba komuny. Przecież już przed wojną, prawda, Wanda Wasilewska i tak dalej, to była komuna. Ona opanowała Związek Nauczycielstwa Polskiego i on cały czas jest siedzibą komuny. No. Ale inne związki nauczycielstwa też praktycznie. Związki zawodowe zawsze bronią nie praw konsumenta, tylko praw pracownika. I jeżeli chcemy zrobić zasadniczą reformę, to musimy zlikwidować związki zawodowe, ale również związki pracodawców. Bo one też bronią interesów pracownika. Znaczy człowieka pracy. Kapitalista to jest człowiek pracy. Natomiast musimy nastawić się na związki konsumentów. Czyli nie związek zawodowy producentów butów, tylko związek zawodowy tych, co noszą buty. I proszę zauważyć, że związek zawodowy procentów butów chce, żeby buty były w miarę drogie, robić je w miarę byle jak. Natomiast związek zawodowy tych, co noszą buty, no ma zupełnie inne cele, żeby buty były możliwie tanie i możliwie dobre. I rządzić państwem powinien oczywiście nie żaden związek zawodowy, nie żaden związek przedsiębiorców, tylko związek tych, co noszą buty, czyli konsumentów. A to wymaga całkowitego odwrócenia sytuacji. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli pozwolimy, żeby na tworzenie ustaw miał wpływ związki zawodowe i związki pracodawców, no to to znów wróci na swoje miejsce. No to mamy przykład, no przecież taka Nowoczesna, no oczywiście w porównaniu tam z jakąś Solidarnością, czyli tak jest lepsza Nowoczesna, bo jednak mimo wszystko pracodawca, on jednak swoje nazwisko stawia na firmę, jednak musi trochę o to dbać, myśli w kartkach dalszych, ale to też jest człowiek pracy. Jeżeli oni będą mieli wpływ na tworzenie nowych ustaw, a mają, bo każda ustawa w Polsce musi być konsultowana z rządem, związkami zawodowymi i związkami pracodawców. I to gwarantuje, że jakakolwiek byśmy zrobili reformę, to ona wróci wszystko na swoje miejsce. Dlatego też, kończąc już ten może przydługi wykład teoretyczny, jeżeli Polska, jeżeli w ogóle Europa, ale zacznijmy od Polski, bo to można zrobić samodzielnie, niezależnie od Unii. Trudno będzie, ale można zrobić samodzielnie. Ma przetrwać, to musimy dokonać całkowitej kontrrewolucji. Nie lekko poprawić. Lekkie poprawianie systemu skończą się powrotem do tego, co było. I wystąpią potężne siły, które się domagają powrotu do tego, co było. No na przykład każdy przedsiębiorca przecież zrobił pieniądze w tym systemie, prawda? No to wcale nie chce wyjść z tego systemu, bo w tym systemie było mu dobrze. Oczywiście są taka mniejszość, która ma tę perspektywę, widzi tę przyszłość dalej. Myśli inaczej, ale to jest drobna mniejszość. Reszta ma wzrok utkwiony przed siebie, blisko swoich nóg i oni myślą praktycznie. Było dobrze nam tutaj, mamy nieźle, zarabiamy, nie ruszajmy tego, bo coś się zmieni. I to wszystko musi wrócić. Także bardzo wielu ludzi mówi tak, panie Mikke, ma pan rację, oczywiście trzeba zmienić zmiany, ale tak trzeba delikatnie, pomału, nie gwałtownie, bo się ludzie przestraszą. No niestety, jeżeli zrobimy reformę delikatnie, to reforma po kilkunastu latach spełznie na niczym. I stąd ja mówię do ludzi, którzy myślą. Musi zrozumieć, nie da się przejść przepaści drobnymi kroczkami. Trzeba przeskoczyć. I to nam potrzebne jest. Skok na nowe poletko. Rewolucja przerzuciła nas na tę lewą stronę mocy, a teraz musimy wrócić na te żyzne poletko po drugiej stronie przepaści. I musimy tam skoczyć. Ludzie się boją skoku.
Ludzie się boją skoku. Proszę zwrócić uwagę na potężne siły, które żerują na głupich ludziach, którzy się boją. Firmy ubezpieczeniowe, firmy, które robią szczepionki. One nas straszą. Popatrzcie, jak cokolwiek zrobicie tutaj, możecie umrzeć, możecie tego straszyć. I ludzie zastraszeni boją się śmiesznych posunięć. Kiedyś ludzie nie bali się, bo myśleli o życiu wiecznym, a nie o doczesnym, więc się nie bali. A dzisiaj się boją. I to jest powód, dla którego nie ma najmniejszej szansy, żebyśmy mogli świadomie dokonać reformy wolą większości. To jest absolutne złudzenie, tego się nie da zrobić. Nie dlatego, że telewizją zmuszają ludzi do tego, nie. Po prostu przeciętny człowiek boi się zmian. A my musimy dokonać zmiany, bo jak nie, no to przyjdą muzułmanie i oni dokonają tej zmiany, prawda, albo ktoś inny. Dlatego też musimy dokonać zasadniczej zmiany i to musi zrobić elita. Państwo, którzy chodzicie na mój blog, którzy chodzicie na mój Facebook, jesteście pewną elitą. Wy jesteście tym milionem ludzi, który wie, co w Polsce można zrobić. Nie wszyscy w to wierzycie, ale część z was wierzy w to, że to można zrobić. Wszystkie reformy były robione przez mniejszości. Garibaldi miał 1000 czerwonych koszul. A przecież z tego miliona, przecież 3 miliony ludzi wchodzi na mój Facebook każdego tygodnia. Z tego jest na pewno 100 tysięcy takich, którzy wchodzą wszędzie, zawsze i wierzą w ten korwinizm, mikizm. I to, proszę Państwa, jest nadzieja. To nie jest 1000 czerwonych koszul, to jest 100 tysięcy młodych ludzi pełnych zapału. Gdzie nie przyjadę jakiegoś miasta, przychodzi 1000, 2, 4 tysiące, 10 tysięcy, jak w Krakowie dwa razy, prawda, na całym rynku. Ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Ludzi, którzy mają po 20, 24, 26 lat między tym wieku, chcą, żeby żyć normalnie. I wy, ci ludzie, potraficie zrobić zmianę. Nie liczyć tutaj na kobiety, czy inwalidów, czy coś tam, nie. Muszą to zrobić młodzi mężczyźni, którzy potrafią się odważyć, potrafią chcieć, wiedzą co zrobić i wy to zrobicie. Teraz, za rok, za trzy, nie wiem, ale w momencie, kiedy to się będzie rozwalało, wy to zrobicie. Pamiętajcie o odpowiedzialności. Ponieważ wiecie już, co trzeba zrobić, to waszym obowiązkiem jest dokonać w Polsce kontrrewolucji. Dziękuję za uwagę.